Witam z trasy do stolicy Borowika. Dzisiaj idę. To jest posiana trawa po bobiku. Jeszcze bobik widać rośnie. Areały. Trawa pięknie się rozkrzewiła. Jargras albo jakaś inna. A ja idę szukać borowików. Bardzo dużo ludzi na borowiki przyjechało dzisiaj. Zobaczymy, czy coś się uda znaleźć. Bym chciał chociaż jednego znaleźć. Czy się uda? Na razie pusty koszyk. Ruszam w las. Coś się w końcu pokazało. Borowik rosnący do góry nogami. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Żeby borowik do góry nogami rósł. Muszę coś znaleźć. Jedno miejsce znalazłem, że było nacięte. No a ten rósł do góry nogami, to było łatwo go namierzyć. Las tu jest strasznie zdewastowany. W ogóle się chyba przejść nie będzie dało. Ale właśnie w takich miejscach mogą być, gdzie nikt nie dotarł jeszcze. Stolica Borowika. Borowik ceglastopory jeden, a ten drugi też duży ceglastopory. Ciekawe, czy nie robaczywa. Stolica Borowika. Ciężko coś tu znaleźć. To jest niedzielny wieczór, no to się nie ma co dziwić. Grzyb biały, arogancki. Trochę pogryziony. Udało się w końcu znaleźć jakieś miejsce, że ktoś tutaj nie wszedł, bo jest jeden grzyb. A jak dobrze popatrzę, może znajdę i drugi. O, widzę nawet więcej. Wertepy straszne. Tu mam trochę opieniek. No, zbieram wszystko, co się w ogóle pojawi. I tu gdzieś widać jakiegoś grzyba. Pytanie. No tu jest jakiś obrzępał, to nie. Go zakryjemy. Ale jak tak się dobrze popatrzy, bardzo dobrze i dokładnie, to można na przykład znaleźć o taki borowiczek. O. Tam jeszcze jest jeden taki wielgachny. Zaraz w jego stronę podążę. To jest taki malutki. Tu jest taki. I tam jeszcze taki gigant rośnie. Jak tam do niego w ogóle dotrzeć? Więcej chyba będzie. Ale pięknie. O kurde, leża. Muszę teraz stać. Miejscówka się jakaś trafiła w końcu. Jak się przewróciłem, od razu zauważyłem tego grzyba. To tak. To jest piękny grzyb biały. No, grzyb cytrynowy, ale jest naprawdę olbrzymi. Fenomenalny. Jeszcze jeden. No w powietrzu. Jeszcze jakiś taki tutaj się zawieruszył. Teraz tak. Gdzieś tu były przynajmniej dwa borowiki. Widziałem jeszcze borowika, z tamtego kąta widziałem.
jak tam leżałem, a jak tu przyszedłem, tego nie widzę. A jest na pewno. No to wiadomo, pieńka. Jeszcze raz muszę wrócić tu i popatrzeć, czy go jeszcze będę widział, może go, że mi się coś przewidziało. To jest godzina 15 po trzeciej, to na stary czas jest 15 po czwartej na czas letni. To już się naprawdę robi pomału w lesie zmrok. Gdzieś tam tego chyba przeoczyłem. Dopiero jak kija wziąłem, to znalazłem. Taki ładny i ten, o ten właśnie, bo ja go widziałem gdzieś. W tych liściach. A na razie tego wszystkiego nie czyszczę, bo nie mam czasu. Trzeba z lasu wyjść. A zresztą nie będę zdradzał miejscówki. Ale pineskę wyszedł do kuleki. Stolica Borowika. Czas odjazdu. Na parkingu ma zatrzęsienie samochodów. Raz, dwa, trzy. Las jest wycięty, ale samochodów jest mrowie. Każdy chce znaleźć jak najwięcej borowików. Dzisiaj jest niedzielny wieczór. Tutaj widzę, jak ten jeden pan zbiera z kijem. Szuka. Pierwszy raz widzę, że ktoś tak zbierał. Pod jednym drzewem z kijem. I trąca tam, i trąca. Jakaś miejscóweczka pod tym bukiem pewnie jest. Ja tutaj mam, no trochę mam tych borowików. Właśnie jedzie po mnie tutaj furgon, wsiadam, jedziemy. Czas odjazdu, pół do czwartej.